Cześć, z tej strony Antek z kanału Gramy w Piłkę. Dziś moim gościem jest Rafał Bolsztyński, piłkarz Arki Gdynia. Dzień dobry. Dobry, cześć. Właśnie, a może Łukasz? Często pana mylą z bratem? No zdarzało się, jak gdzieś byliśmy młodsi, to gdzieś nas mylili, ale teraz im jesteśmy gdzieś tam starsi, to się zmieniamy coraz bardziej i już coraz mniej wiadomo, też w innych klubach gramy, więc już łatwiej nas rozpoznać. No i też zawsze było tak, że ja gdzieś grałem bardziej lewą nogą, brat prawą, więc przez to też nas rozpoznawali. Czy w szkole nauczyciele też mylili was? Wykorzystywaliście to w jakiś sposób, na przykład przy odpowiedziach? No, zdarzało się, aczkolwiek no nieczęsto, bo wiadomo, no, gdzieś tam uczyliśmy się na tym samym poziomie i nauczyciele też o tym wiedzieli, że z danych przedmiotów gdzieś uczymy się tak samo, więc no nie było sensu. A na boisku koledzy też mylili was, sędzia albo dziennikarz, podczas wywiadu? No czasami gdzieś tam się zdarzało, wiadomo, były śmieszne sytuacje, gdzieś czy ja, czy brat strzeliliśmy bramkę, to czy sędzia, czy speaker gdzieś tam się mylił. Raz mieliśmy nawet taką sytuację, że na turnieju ja strzeliłem bramkę, a bramkę zaliczyli bratu i przez to był królem strzelców całego turnieju, więc no wyszło akurat na dobre, bo gdyby zaliczyli mi, to by brat nie miał tego króla strzelców, a tak miałby bramkę więcej od kolegi. No i przez to gdzieś był najlepszym strzelcem na turnieju. Pamięta pan swój pierwszy trening? No pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Poszliśmy na trening do Knurowa, tam gdzie mieszkam, i do Concordii Knurów, i wtedy akurat był to gdzieś pierwszy trening naszego rocznika, bo został dopiero co utworzony i trener gdzieś kompletował skład, więc tata zabrał nas na trening i no i poszliśmy potrenować, gdzieś tam spodobaliśmy się, trener powiedział, że możemy dalej przychodzić i no i tak to wszystko się zaczęło, później już wiadomo, liga, rozgrywki, jakieś różne sukcesy, no i gdzieś zrozumieliśmy, że warto podążać w tą stronę, no bo jakoś nam tam szło fajnie, no i skończyło się na tym, że teraz gdzieś gramy dosyć poważnie w tą piłkę. Wiadomo, chciałoby się jeszcze więcej, ale miejmy nadzieję, że ta przygoda będzie się toczyła dalej. Kto był pana idolem? Moim idolem zawsze był, jeśli chodzi o gdzieś tam granie w piłkę, to Thierry Henry. Bardzo, bardzo lubiłem tego zawodnika. Też jak się poruszał, jak wykorzystywał sytuację, lubiłem go oglądać. No i a samo takie stricte gdzieś technika i granie w piłkę, poruszanie się, to też Zinedine Zidane, i zawsze tych dwóch zawodników bardzo lubiłem. Pamięta pan swój debiut w Górniku i w Ekstraklasie? Debiut w Górniku pamiętam. Byliśmy w pierwszej lidze, graliśmy z Zagłębiem z Sosnowiec. To był mój debiut w pierwszej drużynie. Akurat przegraliśmy ten mecz 2-1, zmieniłem swojego brata, bo mój brat grał od początku. Ja wchodziłem z ławki i akurat go zmieniałem. Niestety przegraliśmy, więc debiut w pierwszej lidze taki średnio udany. Koniec końców awansowaliśmy do Ekstraklasy. No i w Ekstraklasie też wszedłem w meczu akurat z Arką Gdynia, w której teraz gram. Więc udało się też w debiucie strzelić bramkę na 1-1. No więc debiut bardzo, bardzo udany, bardzo szczęśliwy. No i gdzieś długo, długo, długo go zapamiętam. Przy debiutanckiej bramce w Ekstraklasie asystował panu Damian Kądzior. Czy w Górniku też potrzebował czasu, żeby pokazać, co potrafi, jak w Dynamie Zagrzeb i Ejbarze? Czy od razu wszedł na boisko na wysoki poziom? Myślę, że Damian w pierwszej lidze grał bardzo dobrze i pokazywał swoją klasę, więc przychodząc do Górnika, wiadomo, że stawiano przed nim jakieś duże cele. On też jest bardzo ambitny, bo był go z nami i zawsze mierzył wysoko, ale gdzieś nie miał problemów z aklimatyzacją. My też mieliśmy wtedy młody zespół, każdy go fajnie przyjął, a wiadomo, że
że jak jest atmosfera w drużynie, to też łatwiej zawsze gdzieś w tą drużynę się wkomponować i mu się to udało poprzez gdzieś boisko, bo od razu było widać, że potrafi grać w piłkę, więc wszyscy przyjęliśmy go dobrze. Jego pewność siebie od razu też skoczyła na ten poziom, który chciał pewnie i który pozwalał mu prezentować takie umiejętności, jak prezentował. Zagrał jeden sezon i od razu gdzieś fajnie to wszystko się potoczyło i ruszył świat. Bardzo mu kibicuję, bo był zawsze bardzo ambitny, no i gdzieś poprzez te niższe ligi się wspinał wysoko, a teraz gra w Hiszpanii, no i trzymam za niego kciuki. W następnej kolejce też pan strzelił bramkę, tak samo jak pana brat. Czy rywalizowaliście od dziecka między sobą, na przykład kto więcej bramek strzeli w meczu albo na treningu? Zawsze gdzieś była taka rywalizacja, lubiliśmy rywalizować ze sobą, czy to na podwórku, później przeniosło się to do klubu, jak poszliśmy na treningi, to też wiadomo, na treningach też sobie zawsze liczyliśmy te bramki i później gdzieś w domu rozmawialiśmy o tym, śmialiśmy się jeden z drugiego i wiadomo, na turniejach też zawsze jak gdzieś byliśmy młodsi, to mi się gdzieś tam bardziej udawało te statuetki gdzieś Króla Strzelców zdobywać i zawsze tych bramek miałem trochę więcej, bo brat też nie był takim typowym napastnikiem, tylko zawsze gdzieś tam grał albo w środku pomocy, albo gdzieś jako taki cofnięty napastnik i częściej mi też dogrywał te piłki, co widać nawet teraz po tym, jak gra w Górniku, że jest taką dziesiątką i cofniętym gdzieś napastnikiem, który obsługuje, czy to Igora Angulo wcześniej, teraz wiadomo, trochę system się zmienił, ale jest ogólnie zawodnikiem, który gdzieś bardziej asystuje niż strzela. No ja zawsze byłem tym bardziej, który kończy te akcje i gdzieś częściej udawało mi się z nim wygrywać tą rywalizację. No nawet teraz gdzieś tam jak gramy, to sobie gdzieś tam po weekendzie czy po danych rozgrywkach rozmawiamy ze sobą, kto ile strzelił, obserwujemy się nawzajem i później gdzieś tam fajne rozmowy z tego wychodzą. Też jak w Ekstraklasie strzeliłem pierwszą bramkę, no to wiadomo, było w domu dużo śmiechu, bo gdzieś brat wcześniej zadebiutował w tej Ekstraklasie w Górniku, no a musiał trochę dłużej poczekać niż ja, bo tak jak powiedziałeś, gdzieś dopiero w tym moim drugim meczu w Ekstraklasie, a brat już grał gdzieś wcześniej, od początku ligi, strzeliliśmy, on debiutancką, ja drugą i no i tak powoli wszystko fajnie zmierzało, teraz dziesiątych bramek ma więcej, bo gra w tej Ekstraklasie, więc no mam nadzieję, że uda mi się wskoczyć za chwilę na ten poziom z Arką, no i że go dogonię. Tata mi mówił, gdy pan podjął się w pierwszej drużynie Górnika, to byli tacy zawodnicy jak Łukasz Madej, Dawid Plizga czy Radosław Sobolewski. Czy ktoś robił na panu wrażenie i imponował w tamtym czasie? No jasne, było wtedy akurat i dobrze i niedobrze, bo było bardzo dużo fajnych zawodników i gdzieś ciężko było się dostać do tego składu, bo kadra Górnika liczyła chyba z 40 osób i to byli sami fajni piłkarze, więc naprawdę ciężko było gdzieś tam się przedostać, ale takie największe wrażenie z tego co pamiętam to robił na mnie Robert Jesz, był taki zawodnik w Górniku, Słowak, naprawdę super zawodnik, z piłką jak na ten poziom robił co chciał i super się patrzyło na tego zawodnika, no a wiadomo teraz już trener Radek Sobolewski też, jeśli chodzi o gdzieś szatnie i taki posłuch w drużynie, to widać było, że naprawdę jest najważniejszą albo jedną z ważniejszych postaci w szatni. No i Łukasz Madej też naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny zawodnik i to jaką miał łatwość w dryblowaniu zawodników i w mijaniu ich, to budziło respekt i fajnie się oglądało. No, mieliśmy fajną ekipę wtedy i ja miałem szczęście i nieszczęście, że mogłem oglądać takich dobrych zawodników. No i uczyć się od nich. Razem z panem w rezerwach występował też Szymon Żulkowski. Czy już wtedy było widać, że pan może będzie grał w Lidze Włoskiej?
Zawsze miał gdzieś takie bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o motorykę i fizykę. Był bardzo silny i szybki, i wybiegany. Mógł biegać cały mecz i nie było po nim widać, że zagrał mecz, więc naprawdę te warunki do biegania miał spore i to później przeniosło się na ekstraklasę, bo w tych meczach było widać, że naprawdę dużo, dużo biega i dużo z siebie daje. Do tego doszły też jakieś umiejętności i liczby. Do tego mieliśmy fajny sezon jako zespół i to wszystko sprowadziło się do tego, że Szymek wyjechał i no i należy mu kibicować, bo to naprawdę fajny zawodnik, ambitny i miejmy nadzieję, że wywalczy sobie granie w tych Włoszech i na stałe gdzieś wskoczy do składu. Gdy był pan wypożyczany do innych klubów razem z bratem, to czy była taka umowa, że bracia idą w pakiecie, czy to raczej zależało od klubu wypożyczającego? No zawsze gdzieś tam chcieliśmy grać razem, bo jak byliśmy młodsi, to lubiliśmy ze sobą grać i wiadomo, przebywać, bo nawet do dzisiaj jesteśmy nierozłączni i zawsze każdy gdzieś tam wolne, czy święta, czy jak jest możliwość, to spędzamy razem i wiadomo, że jak gdzieś graliśmy wcześniej, to jak myśleliśmy o przenosinach czy o jakimś wypożyczeniu, to chcieliśmy razem iść i wcześniej gdzieś to się udawało, były takie opcje i z tego korzystaliśmy. Później no teraz gdzieś jak poszedłem do Widzewa z Górnika, to już w końcu gdzieś pogadaliśmy ze sobą i zrozumieliśmy, że no nie zawsze niestety będzie tak, że będziemy razem grali. Musimy gdzieś postawić jakiś krok i w końcu zacząć myśleć o sobie, bo gdzieś też nasze pozycje się trochę wykluczają, bo razem gdzieś tam gramy z przodu i jak jeden gra, to czasami może być to kosztem drugiego, więc no... Ja postanowiłem przejść do Widzewa i nie żałuję, naprawdę fajny okres w moim życiu. Parę bramek strzeliłem, gdzieś to poskutkowało tym, że poszedłem do Arki i ktoś mnie zobaczył, więc jestem zadowolony, a wiadomo, no zawsze gdzieś jak jest chwila czasu, to spędzam ją gdzieś z rodziną, z bratem i jest to normalne i sobie gdzieś ten czas rekompensujemy. A wiadomo, no mieć brata w szatni to zawsze gdzieś dodatkowy plus, ale mówię, już jesteśmy na tyle dorośli, że spokojnie radzimy sobie z tymi. I tak jak mówię, jak jest wolny czas, to wymieniamy się gdzieś spostrzeżeniami, kto mógł gdzie lepiej w jakimś danym meczu zagrać i to nam wystarczy. A tych dnia też jest kilku zawodników z Górnika, na przykład Adam Danych, Szymon Drewniak, też było łatwiej wejść do klubu? No jasne, że tak, wiadomo, jak zna się kogoś w szatni, to zawsze jest lepiej, bo można z kimś od razu porozmawiać i gdzieś ta pewność siebie wzrasta, a wiadomo, jest to gdzieś taki element potrzebny w piłce. Były też gdzieś momenty, jak mówię, w Widzewie, gdzie mniej tych chłopaków znałem, to wiadomo, trzeba było chwilę odczekać i gdzieś tam złapać ten kontakt, ale ja akurat jestem typem człowieka, który jest otwarty i zawsze uśmiechnięty, więc nie miałem z tym problemu, a tak jak mówię, no, tak jak powiedziałeś, gdzieś czy Adaś Dank, czy Adaś Marciniak, gdzie wcześniej też był w Górniku, czy Daniel Kaiser, który w Górniku, gdzieś tam byliśmy razem w juniorach, w młodej ekstraklasie, Szymek Drewniak, no to naprawdę już naprawdę spora grupa osób, z którymi gdzieś tam wcześniej się widywałem, więc no było na pewno łatwiej wejść do tej szatni i funkcjonować. Arka do ekstraklasy awansuje z pierwszego, drugiego miejsca, czy po barażu? Och. Chciałbym i życzyłbym sobie i chłopakom, żeby było to bezpośrednio z pierwszego lub drugiego miejsca. Wiadomo, super by było wygrać tą pierwszą ligę. No ale wiadomo, piłka wszystko weryfikuje i nie ma co na razie planować, tylko trzeba gdzieś tam skupiać się na kolejnych meczach i wygrywać każde kolejne spotkanie. Zostały nam cztery spotkania do końca tej rundy i miejmy nadzieję, że wszystkie cztery wygramy, a co
A co przyniesie czas, co się wydarzy, no to tak jak mówię, już boisko i życie zweryfikuje. Miejmy nadzieję, że koniec końców będziemy się cieszyć z awansu do Ekstraklasy. Nieważne, czy to z pierwszego, drugiego, czy po tych barażach. Najlepszy kolega z klubu. Coś przerwało? Jeszcze raz? Najlepszy kolega z klubu. Moim najlepszym kolegą z klubu myślę, że jest kilka osób, bo no nie mam tak, że mam jakiegoś jednego kolegę, bo trzymamy się dużą grupą osób. Jest to gdzieś Bartek Kwiecień, jest właśnie tak jak mówię, Daniel Kaiser, Adaś Marciniak, a Adam Dan, gdzieś Szymek Drewniak, Michał Marcjanik, tak gdzieś mamy taką grupę. Maciej Jankowski też, który tutaj gdzieś mieszka razem ze mną na osiedlu i pomagał mi się nawet od pierwszych dni gdzieś tu zaklimatyzować, bo razem pomagał mi tu wnosić rzeczy do mieszkania, więc naprawdę jest grupa osób z którą gdzieś tam się trzymam. No, taki fajny też kontakt zapamiętam, tak jak mówię, z Michałem Marcjanikiem, bo dzielę z nim pokój gdzieś na wyjazdach, na zgrupowaniach, więc nie mam takiego jednego faworyta, tylko jest to, tak jak mówię, zgrana paczka i to też pokazuje, że mamy fajną gdzieś atmosferę w zespole. Ma pan jakieś swoje cele przed każdym sezonem? Na przykład jakaś ilość bramek i asyst? Gdzieś wiadomo, bo każdy o tym myśli, bo ja jestem zawodnikiem ofensywnym i chciałbym pomagać drużynie przez to właśnie, że będę strzelał bramki i w taki sposób pomogę drużynie, ale nie skupiam się na tym. Chcę w każdym meczu grać jak najlepiej i grać tak, żeby drużyna wygrywała. Wiadomo, fajnie jest, jak zdobywa się bramki i asystuje się i to jest gdzieś tam podwójna radość, gdy zespół wygrywa po moich bramkach, ale nigdy gdzieś jakoś nie napinałem się na jakąś na jakąś liczbę określoną bramek i przed tym sezonem też tak nie było. Chcę po prostu grać w każdym spotkaniu w podstawowej jedenastce i żeby moja drużyna ze mną w składzie wygrywała mecze. Ma pan jakieś przesądy przed meczami? Czy przesądy? Nie wiem. Zawsze gdzieś tam modlę się i tyle. I tak naprawdę myślę o swojej rodzinie, o zdrowiu. No i o tym, że robię to, co kocham i powinienem się z tego cieszyć, bo tak jak mówię, nie każdy ma możliwość, by być zdrowym i szczęśliwym i robić to, co lubi. Ja zawsze gdzieś tam mam chwilę takiej refleksji, gdzie się nad tym zastanawiam i tak jak mówię, dziękuję Bogu, że dał mi możliwość mieć zdrowie mojej rodziny i to, że mogę uprawiać najpiękniejsze zawody na świecie, więc tylko takie rzeczy gdzieś tam przed meczem i w ogóle coś takiego gdzieś wyznaję. Gra pan w FIFA? Gram, czasami gram, chociaż wiadomo, teraz obowiązki mam w domu, bo mam dwie córki i trzeba się nimi zajmować, to też zabiera trochę czasu, też jak nie mam je w domu, no to żona się zajmuje, ale jak przyjeżdżam, no to trzeba gdzieś tam też trochę posiedzieć i spędzić czas z rodziną, więc jak jest czas i miejsce, to wiadomo, gdzieś tam siądę, ale teraz już coraz mniej, bo wolę zagrać z kimś gdzieś tam jeden na jeden czy dwa na dwa, jak jesteśmy na zgrupowaniach z kolegami, niż usiąść i nawet jak można, to przez internet pograć. Więc tak jak mówię, wolę jak się spotkamy z kolegami i zagramy wszyscy razem, jak jesteśmy, można wtedy pogadać, pośmiać się, a tak samemu to za bardzo nie chce mi się. Jaka jest pana ulubiona liga zagraniczna i klub? Ulubiona liga to myślę, że
hiszpańska, bo lubię Barcelonę i lubię, jak tam gdzieś się gra. Też lubię Premier League, angielską ligę, no bo jest dużo zespołów, które prezentują wyrównany poziom i ta liga jest bardziej wyrównana. W lidze hiszpańskiej dominują gdzieś te dwa zespoły, tak, te oczywiście Barcelona i Real. Ale tak jak mówię, gdzieś tam zawsze kibicowałem Barcelonie. No i jak gdzieś wcześniej jeszcze grał Thierry Henry, to bardzo, bardzo lubiłem Arsenal. Więc zawsze tym dwóm klubom kibicowałem. Ulubiony bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik według pana? Ulubionym bramkarzem na ten czas jest Ter Stegen z Barcelony. Ulubionym obrońcą był Dani Alves, w Barcelonie grał. W pomocy bardzo, bardzo lubiłem, tak jak mówię, Zinedina Zidana. Zawsze gdzieś jego umiejętności ceniłem. A z przodu to tak jak gdzieś mówiłem wcześniej, no teraz jest to Messi, bo no, lubię jego, to jak gra, a wcześniej Thierry Henry. Już tak na koniec. Interesuje się pan innymi dyscyplinami sportu? Interesuje się, wiadomo. Jeśli jest to gdzieś na takiej płaszczyźnie klubowej, to gdzieś mniej tego oglądam, bo wiadomo, piłka jest gdzieś w tygodniu dla mnie najważniejsza i czy jak my gramy, to normalna sprawa, ale gdzieś jak oglądam, to tylko piłkę. No ale jak grają nasze reprezentacje i są mistrzostwa, no to czy siatkówka, czy piłka ręczna, koszykówka, to zawsze śledzę i staram się być na bieżąco. No, tak jak mówię, no, gdzieś, jeśli chodzi o taką ligę gdzieś między klubami, no to już trochę mniej, ale jak gra reprezentacja, to staram się gdzieś te wszystkie dyscypliny oglądać i we wszystkich dyscyplinach trzymać kciuki za Polskę. Ulubiony serial, telenowela? Ulubiony serial? Myślę, że na Netflixie oglądałem teraz, bo gdzieś wcześniej był pokazywany na Polsacie Skazany na śmierć. To taki fajny, naprawdę długi bardzo, ale fajny serial i teraz gdzieś po czasie, bo nie oglądałem wszystkich odcinków, a teraz gdzieś przysiadłem na Netflixie, bo odtworzyli to, więc Skazany na śmierć, myślę, że jest to jeden z... Dla mnie jest to najlepszy serial, jaki jest. Jakie pan ma hobby? Co lubi pan robić w wolnym czasie? Lubię spędzać czas z rodziną. To gdzieś najbardziej sobie cenię i to mnie też gdzieś odstresowuje i mam chwilę wtedy, żeby się zrelaksować, zapomnieć o wszystkim i gdzieś najbardziej, tak jak mówię, spędzać czas z rodziną. No a poza tym, no to piłka jest dla mnie gdzieś najważniejszą rzeczą, więc czy jak nie trenuję, to i tak zawsze lubię sobie wyskoczyć gdzieś pograć, czy to z kolegami, czy z rodziną nawet, bo dużą rodzinę i każdy gdzieś w rodzinie, czy to kuzyni, czy wujek, czy tata, czy brat, to wszyscy grają w piłkę, więc czasami się skrzykniemy i razem sobie pogramy. Dziękuję za ten wywiad. Moim i waszym gościem był piłkarz AEK Gdynia, Rafał Wolsztyński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie dzwoneczkiem. Pa!